Witajcie kochani na kanale rockday.pl, to ja Wojtek. Dzisiejszy temat lekcji: interwały. Co to w ogóle jest interwał i właściwie o co tutaj kaman i z czym to się je? No, mianowicie interwał to jest to odległość między dwoma dźwiękami, współbrzmienie dwóch dźwięków. I teraz te współbrzmienia dwóch dźwięków zaliczamy do dwóch rodzajów. Współbrzmienie melodyczne i współbrzmienie harmoniczne, czyli melodyczne to jest takie, że na przykład mam jakiś interwał, który zagram tak. Spoko, zagrałem melodię. A harmoniczne to jest na takiej zasadzie, że zagram to samo współbrzmienie, ten sam interwał, tylko że po prostu jednocześnie te dwa dźwięki. Harmonia, czyli to teraz one brzmią, ta relacja interwałowa brzmi równocześnie. Teraz właściwie można powiedzieć, że za pomocą tych trzech, jednego interwału, ale w trzech różnych pozycjach, czyli w trzech różnych tonacjach, można to nazwać, stworzyłem już intro do na przykład utworu jakiegoś. Mogę na przykład włączyć sobie przester, szaleć teraz. Zarąbiście. Właściwie do tego. Dobra, tak, zarąbiście. Spoko, spoko. Czyli tak, interwał. Czyli tak, melodycznie grany, czyli dy. To jest jedna rzecz. I harmonicznie, czy zagrany po prostu równocześnie. Równocześnie te dwa dźwięki. I teraz tak, no interwały mamy. Trochę ich jest. Troszkę ich było. Podstawowe w obrębie oktawy są używane, ponieważ następne już można powiedzieć się powtarzają, aczkolwiek to, że się powtarzają, to nie znaczy, że brzmią identycznie. Podstawowym interwałem, zaczniemy od tego, to jest taki dysonujący, bardzo taki bardzo znany, każdy go zna, bo to są po prostu dwa półtony obok siebie, na przykład próg 5 i 6. Następny to jest cały ton, później tercja mała, tercja wielka, kwarta, kwarta zwiększona, czy inaczej tryton, kwinta, seksta mała, seksta wielka, septyma mała, septyma wielka i oktawa. Później następne to już dodawane są kolejne interwały do tej oktawy, czyli na przykład jeżeli mamy oktawę, to następna będzie oktawa, czyli 8. Następna będzie nona. Nona mała, później będzie nona wielka. Później decyma, czyli 10. Decyma mała, później decyma wielka. Oczywiście albo znaleziony gdzie indziej. Tylko to już zaczynają brzmieć inne struny. Coś mi to przypomina. Thank you.
kolejny znowu można powiedzieć utwór, który się wymyśliło na podstawie decymy wielkiej. Następna jest undecyma, duodecyma, terdecyma, kwartdecyma, kwintdecyma i tak możemy dojść do drugiego do drugiej oktawy, czyli jeżeli zaczynałem od A, do drugiego A to jest oktawa, to druga oktawa, jeszcze następna to będzie, gdzie A jest tu. Dobra, tak mniej więcej wyglądają interwały. O poszczególnych wszystkich interwałach to będę robił osobne filmy, żeby tutaj już się skupić konkretnie na każdym z nich. Myślę, że to w miarę to już zaczyna się troszeczkę rozjaśniać, no bo teraz tak, interwały, to można powiedzieć, to są takie puzzle, bo na przykład akordy składają się z interwałów, tylko akord już ma minimum trzy dźwięki musi mieć, czyli ma wtedy dwa interwały, prawda? Jeden, który między jednym i drugim dźwiękiem i między drugim i trzecim. Są różne układy, różne wersje tych, różne kombinacje, bo to bardzo dużo zależy od tego po prostu, który interwał jest pierwszy na przykład się zaczyna. Także to jest bardzo ważne, więc dlatego specjalnie zrobię filmy osobno z każdym interwałem po to, żebyś mogła wykuć na blachę te interwały, bo to jest, jakby na to nie patrzeć, to jest podstawa w nauce gry na gitarze, na właściwie każdym instrumencie. Także ogarniamy. Kończę na tym, a po prostu się zobaczymy na następnych filmach. Oczywiście zostaw komentarz pod spodem, zasubskrybuj, naciśnij subskrypcję i ten dzwoneczek też, byłoby zarąbiście, bardzo bym się z tego ucieszył. Także dobra, do zobaczenia w następnych filmach i żegnam, kochani.